gdzie spoczywają Sowieci, którzy na początku tej wojny byli agresorami równoprawnymi, że można to tak nazwać, z Niemcami. Nawet może tutaj spoczywać ktoś, kto atakował we wrześniu Polskę. To jest bardzo możliwe. I później zginął w Olsztynie tutaj. Spoczął właśnie na cmentarzu wojennym. Też warto podkreślić taki fakt. Żyjemy dzisiaj w pokoju. Nawet jest dzisiaj święto kościelne Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju właśnie ze względu na ten wybuch wojny najtragiczniejszej. Ale niestety doświadczenia ostatnich miesięcy, sytuacja na Ukrainie, imperialna polityka Rosji wskazuje nam, jak ten system gwarancji międzynarodowych może być kruchy i niestabilny w momencie, kiedy ktoś nie będzie się liczył z zasadami, które tutaj jakoś sobie Europa i Zachód próbował wypracować. A okazuje się, że te zasady nie są dla wszystkich oczywiste, jasne i można je sobie bezproblemowo pogwałcić i na przykład włączyć fragment do swojego terytorium, włączyć fragment terytorium państwa suwerennego, jakim właśnie była Ukraina i przejęty przez Rosję putinowską Krym. Też dlaczego właśnie tutaj spotykamy się? No, powód jest prosty. Po walkach w bitwie granicznej, tutaj mam na myśli głównie bitwę pod Mławą i obronę pozycji Rzęgnowskiej, a także w korytarzu pomorskim, grupa żołnierzy Wojska Polskiego trafiła jako jeńcy do lazaretu w Kortowie. Byli tak bardzo ranni i chorzy, że poumierali w tym szpitalu wojskowym. I tutaj właśnie na tym cmentarzu, prawdopodobnie w tym miejscu, choć różnie jest podawane, mogło to być kilka mogił gdzieś tutaj właśnie w rogu cmentarza, mimo wszystko wojskowego, widać, że Niemcy no, nie pochowali gdziekolwiek, ale jednak na cmentarzu wojskowym, spoczęli żołnierze właśnie biorący udział w walkach we wrześniu. Widać, że zbyt niestety nie żyli długo, bo daty śmierci są z reguły październikowe. Także licząc, że no, trafili tutaj w połowie września, no, żyli na przykład 2-3 tygodnie i niestety umarli właśnie z ran, walcząc z Wehrmachtem na północnych rubieżach II RP. Mamy nazwiska, jeden żołnierz nieznany, ale właśnie to jest nasz tutaj, bo ktoś by powiedział, no dobrze, my tu w Olsztynie nie mamy. Nie było tu ani walk w kampanii właśnie wojny obronnej Polski w 1939 roku. Nie mamy miejsc typowo związanych z tą wojną, ale właśnie okazuje się, że mamy. I niestety jest to miejsce pomijane, nie jest znane szerszej opinii tutaj publicznej olsztynianom. Także naszym celem też tutaj właśnie jest przypomnieć to miejsce i upamiętnić właśnie naszych bohaterów, a nie ludzi tutaj, żołnierzy z zagranicy, bo tutaj no, mamy upamiętnionych nie tylko Sowietów, ale też Francuzów. Ale możemy być dumni właśnie tutaj z Polaków, którzy bronili Polski 75 lat temu. Także mając na myśli wszystkich, nie tylko tych, co spoczywają tutaj, ale wszystkich spoczywających żołnierzy polskich, którzy polegli w II wojnie światowej, trzeba powiedzieć, cześć ich pamięci. Cześć ich pamięci. Chwała bohaterom.